Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mija właśnie 33 lata, jak profesor Bronisław Geremek, dla wielu osób z tej sali wielki autorytet, powiedział: Polacy nie dorośli do demokracji. Bo rozczarowały go wyniki wyborów prezydenckich roku 1990. Ktoś powie, to było dawno, opozycja dojrzała, ale nie tak dawno. Autorytet tej strony, były działacz PZPR-u, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w ostatnim czasie Komitetu Obrony Demokracji, pułkownik Adam Mazguła, napisał na swoim profilu: Polacy nie są gotowi na demokrację. Ubolewa, że demokracja jest dla mądrych i prawych, a najwyraźniej za takich Polaków nie uważa. Ale to nie koniec autorytetów. Przywoływany już tutaj przez pana ministra Przemysława Czarnka, pan Wojciech Sadurski na łamach Newsweeka ubolewa, że wygrana Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku to triumf aroganckiego i ignoranckiego plebsu. Tak szanujecie Polaków. Inny z waszych autorytetów, bo wy tak lubicie te gwiazdy estrady, aktor Jacek Poniedziałek, ubolewa w mediach: biedny i otumaniony 500+, 40% narodu powinno się rozpłynąć i przepaść, bo jest zakałą świata. To Polacy, 40% w opinii tego pana, Polaków, to zakała świata. Inna aktorka, Agata Młynarska, nad plażami Bałtyku ubolewa, że tam jest totalny Armagedon, bo ci Polacy nie potrafią się zachować, a ona wiedziałaby lepiej, medytując przy jodze. Wasz sympatyk w 2007 roku rzucił słynne hasło: zabrać babci dowód, żeby nie szła na wybory, bo przecież demokracja nie jest dla wszystkich, nie jest dla każdego. Wreszcie polityk, który miał startować, ale na szczęście wczoraj coś innego, niezbyt mądrego napisał w mediach, a mianowicie Jan Hartman, polityk związany z Lewicą, który w swoim felietonie pisze tak: miliony was, chamy, miliony. I co my mamy z wami zrobić? Ale przyjdzie na was czas. A jak nie na was, to na wasze dzieci. Weźmiemy szturmem wasze szkoły. Zwabimy was podstępem do teatrów. Wyślemy wasze dzieci w świat. I pewnego dnia zniknie ta zabobonna, prostacka i kruchciana Polska, dławiąca się pychą, jakaż ona jest prawdziwa i wierna. Nikt nie zniknie. Polacy to wspaniały, wielki, mądry naród, który w tych wyborach i w tym referendum pokaże tym niedowiarkom. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Artur Dziambor.